Hej, witam wszystkich ponownie na kanale Exposing Celebs Poland. Jak już dobrze wiecie, 10 stycznia miała swoją premierę pierwsza książka księcia Harego pod tytułem Spare, czyli ten drugi. Która jest kolejną formą zarobku, kolejną formą opowiedzenia swojej historii o rodzinie królewskiej i kolejną próbą publicznego prania brudów, bo inaczej niestety tego nazwać nie można. Jak chcecie się dowiedzieć, co pan chce z życia prywatnego napisał w swojej publicznej książce, a zwyczajnie nie chce Wam się jej czytać, albo chcecie poznać też moje zdanie, to zapraszam do wysłuchania podcastu o kilku największych sensacjach z książki pod tytułem Spare. Numer 1. Bójka między księciem Williamem i księciem Harem to jest kwestia, którą opisałam już wam wcześniej na blogu. Harry w książce Sper opisuje bójkę z bratem, o której ostatnio jest głośno w mediach, a powodem bójki był nie kto inny jak Megan nieproblematyczna Merkel. William miał nazwać Megan trudną i nieuprzejmą. Harry oskarżył brata, że zachowuje się jak dziedzic korony nie zrozumieć, jak czuje się młodszy brat, który nie jest zadowolony z roli tego drugiego. Jakby ten argument w ogóle miał sens? Wyobraźcie to sobie. Słuchaj, twoja żona Megan jest trudna i nieuprzejma, a Harry nagle wyjeżdża. Nie wiesz, jak to jest być tym drugim. Gdzie tu jest w ogóle jakakolwiek logika? Ale dobra, przejdźmy dalej, bo bez sensu doszukiwać się logiki w tym, co mówi Harry i Megan. Obrzucił mnie kolejnym wyzwiskiem i rzucił się na mnie. To wszystko zdarzyło się tak szybko. Złapał mnie za kołnierz, zrywając mój naszyjnik i powalił mnie na podłogę. Wylądowałem na miejsce psa, która pękła pod moimi plecami, a jej kawałki poraniły mnie. Leżałem tam przez chwilę oszołomiony, a potem wstałem i powiedziałem mu, żeby wyszedł. Potem William ponoć odwrócił się i wychodząc powiedział jedynie, tylko nie mów o tym Megan. Harry powiedział, że dał znać, ale jedynie swojego terapeucie, którego, jak twierdzili, nie mogli mieć. Mówili o tym w wywiadzie dla Opry. Pisze, że mm, Megan później zauważyła zadrapania i siniaki na jego plecach i wtedy dowiedziała się o ataku, o którym musiał jej powiedzieć, i że podobno Megan nie była zaskoczona, nie była zła, ale była jedynie strasznie smutna. Biedna Megan z klasą była strasznie smutna i w ogóle nie zareagowała. Ciekawe, kto pisał ten fragment, może sama Megan. I to nie jest żadna nowa informacja, bo graficy królewscy pisali nam, że przyczyną rozłomu braci była kłótnia o Megan. Pisali o tym w 2021 roku w książce Battle of Brothers, The Inside Story of the Family. Z tym, że ta książka opisuje sytuację nieco inaczej niż opisał ją Harry. Podobno William zadzwonił do Harry'ego, żeby skonfrontować z nim zarzuty wobec Megan dotyczące nękania służby co oczywiście mogło zaniepokoić Williama jako przyszłego króla. Harry podobno nie chciał z nim rozmawiać i rozłączył się i tylko dlatego William przyszedł potem do niego, żeby dokończyć tę rozmowę, którą zaczął. Czyli Harry nie tylko olał Williama, który miał prawo się zirytować wieściami o nękaniu służby, ale też zrobił z siebie ofiarę w książce, gdzie tak naprawdę nie chodziło tu o jakieś wyzywanie Meghan, tylko faktycznie poważne zarzuty wobec niej, które później wypłynęły do mediów i przez co oberwało się całemu pałacowi, więc obawy Williama miały sens. By the way, na końcu podcastu dostaniecie taki mały smaczek, który odnosi się do tej sytuacji. Numer dwa. Nazistowski kostium to wina Williama i Kate. Pamiętacie, jak Harry w dokumencie na Netflix opisał, że założenie stroju nazistowskiego był jego największym błędem, którego najbardziej żałuje? No to wiecie, bo to są już wczorajsze newsy. Teraz Harry ma inną wersję. Teraz twierdzi, że to nie jego głupota pozwoliła mu na założenie tego, ale to William i Kate go namówili. Harry w książce pisze, a raczej jego ghostwriter za pomocą informacji, pisze, że Harry konsultował się w sprawie stroju, jaki ma założyć na przyjęcie z kolonialnym motywem przewodnim. William ubrał strój lwa, a Haremu ponoć William i Kate doradzili strój nazistowski. Zadzwoniłem do Williego i Kate, zapytałem co o tym sądzą. Powiedzieli, żebym wybrał kostium nazisty. Potem wspomina, że przyjechał im go pokazać. Bardzo ich to rozbawiło. Stwierdzili, że jest jeszcze gorszy niż kostium Williama, zdecydowanie śmieszniejszy, a o to właśnie chodziło. Masz rację, Harry, bo każdy twój życiowy błąd to wina Williama i Kate. Harry już wcześniej miał bardzo problematyczną rasistowską przeszłość, więc obwinianie Williama i Kate za skandal sprzed lat nie sprawi, że wszyscy nagle o tym zapomną i zostaniesz wybielony. Skoro już wiesz, jesteś. Osobną indywidualnością z własnym rozumem nie zwalaj winy na kogoś innego w celu wybielenia samego siebie. Skoro już mówi, że to jego największy błąd, jaki popełnił, a potem mówi, że to nie on, tylko inni, to jego przeprosiny i skrucha chyba tracą sens. Pominając już fakt, że Harry twierdził w dokumencie na Netflix, że wszystko, co pisali biografiści królewscy, to bzdura, a teraz sam w swojej książce potwierdza to, o czym oni pisali już dawno temu, tylko zmienia lekko narrację, żeby wyszedł na ofiarę. On kolejny raz sam sobie zaprzecza. Dokument na Netflix zaprzeczał wszystkiemu, co powiedzieli w wywiadzie dla Opry Winfrey. A w książce Sper zaprzecza wszystkiemu, co powiedzieli w dokumencie na Netflix. I poważnie, dalej są osoby, które wierzą w te brednie. Ja rozumiem, że wy kupujecie tę y, smutną historię o księżniczce i księciu z innych bajek, którzy byli dręczeni przez pałac i teraz tak biednie płaczą o tym, co im było tam źle. I ja rozumiem, że można się na to złapać, ale wiecie, czasami trzeba zrobić research i zorientować się w temacie, że wszystko, co mówią, to kłamstwa, bo naprawdę ciężko kupować ich historię. Kiedy naprawdę zauważasz, że sami sobie zaprzeczają, to nie ma najmniejszego sensu. Numer 3. Harry bronił Megan po tym, jak ta powiedziała Kate, że hormony jej buzują po ciąży. I to jest fragment, w którym Harry chciał wybronić Megan, a tym samym pociągnął ją na dno i zdemaskował za jej brak szacunku i bycie wrednym. Historia dotyczy dramy z sukienkami przed ślubem William i Kate, który, którą pewnie wszyscy kojarzycie. Pamiętacie może takie sytuacje z życia, w której kłócicie się z facetem, a on wam mówi, że po prostu masz PMS albo, nie wiem, hormony ci buzują i lekceważy tym samym twoje uczucia? No raczej nikt nie czuje się z tym dobrze, ale Megan nic nie stało na przeszkodzie, żeby powiedzieć coś takiego do Kate zaraz po urodzeniu Louisa. A wyobraźcie sobie, co by było, gdyby Kate powiedziała tak do Megan. Zaraz dostalibyśmy 20 różnych płaczliwych dokumentów i książek, że Kate nie szanuje Megan i jest niemiła. Trochę to przykre, bo Megan ma się za feministkę i w swoim podcaście często mówi o tym, że kobiety są lekceważone, a tymczasem sama mówi Kate, że nie ma powodu, żeby się złościć, bo po prostu wymyśla przez hormony. Kate odpowiedziała Megan: Nie jesteśmy ze sobą aż tak blisko, żebyś mogła mi mówić o moich hormonach. Na co Harry próbował wybronić Megan, pisząc, że powiedziała, że przepraszam, po prostu mówię tak do swoich przyjaciółek. No okej, okay, ale wiesz, Kate to nie jest Twoja przyjaciółka, tylko żona przyszłego króla Anglii i wypadałoby się trochę zachować. To, że Twoje przyjaciółki pozwalają sobie na takie zachowania, nie znaczy, że możesz tak mówić i pozwalać sobie na to przy każdym. William powiedział Meghan wtedy, to jest niegrzeczne Meghan, w Wielkiej Brytanii tak nie robimy. Na co Megan odpowiedziała: Zabierz swój palec przed mojej twarzy. Pamiętacie, jak Megan dopiero co płakała w dokumencie na Netflix, że starała się wpasować do rodziny królewskiej, że robiła wszystko, żeby ich nie urazić, nawet zakładała na siebie takie kolory, żeby wtopić się w tło, a oni i tak byli dla niej niemili i ją odpychali. To macie przykład tego, jak bardzo starała się Megan za zamkniętymi drzwiami. Numer 4 Czyli moment, w którym Harry totalnie odpłynął, Harry pisze, patrzyłem na Williama, może po raz pierwszy odkąd byliśmy chłopcami. Potem Harry dodaje, że zauważył jego niepokojącą głysinę, znacznie bardziej zaawansowaną niż jego własną i to, że William coraz bardziej różni się od ich matki z upływem lat. Nie muszę chyba mówić, że obrażanie czyjegoś wyglądu i tworzenie kompleksów nie jest okej okay u obcej osoby, a dodatkowo jeśli robisz to własnemu bratu, to sam musisz być bardzo zazdrosny i zakompleksiony. Szczerze mówiąc, przy czytaniu tego fragmentu sama nie wierzyłam, że w ogóle coś takiego napisał. Łysienie jest genetyczne i nie zawsze jest czymś alarmującym, jeśli chodzi o zdrowie. Praktycznie większość rodziny królewskiej ma z tym problem, więc nie rozumiem. A komentarz na temat ich matki? Cóż, Harry doskonale zdaje sobie sprawę, że tym co robią z Megan zdecydowanie nie przypominają Diany i odstają od tego co ona robiła. Boli go fakt, że William zachowuje większą klasę. Numer 5. Drama z miejscami na ślubie. Jak będziecie organizować swój ślub, to zrozumiecie, ile dram może wyjść z powodu usadzenia gości. Ile różnych opcji rozsadzenia gości możecie mieć? Harry żalił się, że Kate i William często na ostatnią chwilę zmieniali miejsca, tak jak im pasowało, a on sam jednego razu musiał siedzieć cały wieczór naprzeciwko Megan pomiędzy kwiatami. Wiecie co? Megan była na brytyjskim ślubie i to ona powinna się dostosować do zasad. Może w Ameryce jest inaczej, ale tutaj są inne zwyczaje. Płakanie na temat tego, gdzie siedzieli podczas ślubu Pipy, jest po prostu niedorzeczne. To ich ślub, to oni usadzają gości, a ty masz się po prostu dostosować. Jego komentarz, że zrobili to specjalnie, bo bali się, że Megan będzie w centrum uwagi, jest bezsensowny. No błagam was, tego samego argumentu użył w dokumencie, a jak już wiemy, poza wredną, zakładaną prasą, której sami podrzucają tematy, nikt nie interesuje się Megan, co zwyczajnie widać po zainteresowaniu jej projektami, po wyświetleniach pod jej projektami. Po sprzedaży jej projektów. By the way, czy Wy w ogóle wiedzieliście, że Megan tam była? Ja o niej zapomniałam totalnie, bo o pipie było w tamtym czasie mega głośno, a o Megan wcale. A na koniec taki mały smaczek. Prywatny Harry, który pragnie prywatnego życia ze swoją żoną, dziećmi i zwierzętami, poszedł do Late Show, gdzie chodzą wszyscy celebryci, którzy potrzebują rozgłosu, żeby promować swoją bardzo publiczną książkę. I swoje wystąpienie zaczyna od dennego żartu, że krzesło obok jest zapasowe, bo wiecie, tak jak on sam w swojej książce pisze o sobie. Hehe. Dziennikarz, który mówi: Jesteś bardzo prywatną osobą, więc to, co zdemaskowałeś w tej książce, musicie stresować. Harry jest tak prywatną osobą, że wyprał swoje brudy już 40 różnych razy w 40 różnych stacjach i różnych książkach. Harry żali się później, że brytyjska prasa wyłapuje rzeczy z kontekstu i stosuje to jako atak w jego stronę. Szkoda, że ja tu nic z kontekstu nie wyciągnęłam, a w dalszym ciągu brzmi to po prostu źle. W pewnym momencie sam przyznaję, że wiele historii z książki już było opisanych wcześniej, więc po co po raz kolejny odgrzewa kotleta? Harry nawet specjalnie na wybieg promocyjny założył naszyjnik, który rozewał mu William. Dziwne trochę, że podczas wywiadu dla opry i dokumentów wcale nie było widać, że wynosił ten naszyjnik, a sprawa z rozerwaniem go była kilka lat temu, więc przez ten czas już pewnie zdążył go naprawić. W książce Harry również opisuje, że kontaktował się z medium, które powiedziało mu, że jego matka jest z nim i że jest z niego dumna przez to, co robi. No wiecie, nie trzeba być medium, żeby znać całą jego historię z mediów i ściemniać, a on chyba sam jedynie potrzebuje co chwilę upewniać się, że dobrze robi, nawet przez takie rzeczy. A, no i druga wzmianka, gdzie opisuje, że jego żona czuła, że jest w ciąży, bo rozmawiała z fokami, a one w pewien sposób jej odpowiadały. Tak, to o tym pisał Harry w książce. Nie zapominajmy też o olbrzymich dziewczęcych dramach, o niepożyczenie błyszczyku megan, jakie opisał w książce, bo po prostu brakowało mu już skandali do opisania. A Harry kończy swoje wypociny wzmianką: nic z tego, co napisałem, nic, co zawarłem, nigdy nie miało na celu zranienia mojej rodziny. Teraz sami możecie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście nikogo nie zranili i chcą po prostu się dogadać. A jakie są plusy? No, znalazłam tylko jeden, i to nie podczas czytania książki, ale oglądania wywiadu promocyjnego. Powiem szczerze, że Harego w wywiadach ogląda się zdecydowanie lepiej i jest bardziej przekonujący, bo sam z siebie ma poczucie humoru i jest bardzo otwarty. Nie musi udawać innej osobowości jak Megan i całkiem dobrze sobie radzi w roli celebryty, promującego swoje nowości. Może Harry zrobi w Hollywood większą karierę aktorską niż Megan, w sumie kto wie. W każdym razie dajcie znać, co myślicie o Sper i czy ją czytaliście. A jeśli nie, to może chociaż dajcie znać co myślicie o podcaście i czy Wam się podobał. Widzimy się jak zwykle w sekcji komentarzy i dziękuję bardzo za wysłuchanie.